z Arturem Gocem, piosenkarzem, aktorem, tekściarzem, no, można by tutaj długo wymieniać, ale także prezesem ważnego stowarzyszenia. To ma takie znaczenie, że ukazała się nowa, jak już dobrze liczę, to 6. płyta Artura Goca, płyta specjalna. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam również. My się powitamy już najbliższą niedzielę na Placu Wolności, wyprzedzam wszystko, bo wtedy zagrasz, zaśpiewasz, twój zespół zagra, zaśpiewasz dla Opolan i nie tylko, tych wszystkich, którzy przyjadą na koncert promenadowy. Ty w ogóle jesteś znany jako taki człowiek podróżujący, na co dzień w Warszawie, jeśli można mówić, że na co dzień, dziś w Łodzi, no i w niedzielę w Opolu. Tak, a w sobotę jeszcze w Krakowie. No proszę więc, bardzo. Więc tak, jestem podróżnikiem ze względu też na to, co robię, ze względu na koncerty, ale też ze względu na zamiłowania, bo oprócz tej mojej pracy estradowo-scenicznej, to jednak bardzo lubię zwiedzać i bardzo lubię poznawać nowe miejsca, więc łączę przyjemne z pożytecznym. A przede mną leży płyta, o której wspomniałem, Litania Piwnic 1944. Płyta specjalna. Tak, to jest płyta specjalna, płyta niezwykła, o której tak naprawdę myślałem 15 lat. 15 lat temu występowałem w Teatrze Kamienica w Warszawie, w teatrze, w który stworzyłem Ilian Kamiński świętej pamięci. To był spektakl Pamiętnik z Powstania Warszawskiego i wtedy właśnie Emilian zaszczepił we mnie taką miłość do Warszawy, do powstań, które w Warszawie miały miejsce, czyli do powstania w getcie w 1943 roku i do powstania warszawskiego 1944 roku. I jakoś stwierdziłem, że chcę mieć też swoją płytę, chcę o tym bardzo opowiadać, więc od tego czasu myślałem, oczywiście nie przez cały czas, ale i dopiero kiedy przyszła pandemia 4 lata temu, to wziąłem pomysł na warsztat i zacząłem tworzyć też swoje piosenki i tworzyć ten materiał, więc cieszę się, że ta płyta powstała, że jest na rynku i właśnie z okazji tej pięknej, okrągłej 80. rocznicy wybuchu powstania. Powstaniem warszawskim, powstaniem na Woli interesowałeś się już od dawna, bowiem rozmawialiśmy o tym. Patrzę 13 utworów znanych nam bardzo dobrze poetów. Tak, przede wszystkim tutaj jest Krzysztof Kamil Baczyński, od którego zaczęła się moja miłość w ogóle do jego twórczości, ale też do twórczości Zygmunta Koniecznego i Ewy Demarczyk. Jest utwór taki, który śpiewała Ewa Demarczyk, czyli Deszcze. Usłyszałem go na lekcji języka polskiego, jak miałem 11 lat. I wtedy po wysłuchaniu tego utworu, no coś się we mnie urodziło i myślę, że tego, gdyby nie ta lekcja i gdyby nie to spotkanie właśnie z tym trio, czyli właśnie Baczyński, Konieczny, Demarczyk, to nie byłoby mnie dzisiaj takiego właśnie w takiej formie, więc miałem niezwykłe szczęście, że natrafiłem na tą twórczość. I ten utwór pozwoliłem sobie za zgodą oczywiście Zygmunta Koniecznego umieścić na tej płycie w zupełnie innej też aranżacji, ale też jest moja kompozycja do wiersza Baczyńskiego, jest też kompilacja Baczyńskiego i Miłosza, taki dialog w zasadzie tych poetów, utwór pod tytułem Ty żyjący. Są trzy utwory Mirona Białoszewskiego, to nie są wiersze, tylko to są fragmenty prozy z Pamiętnika z Powstania Warszawskiego z muzyką Mateusza Pospieszalskiego. Też naprawdę niesamowite i niesamowita muzyka i niesamowita rytmizacja tych utworów. I też jest kilka moich kompozycji do wierszy Ziutka Szczepańskiego i Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Gajcego. Więc to są też takie
ważne dla mnie utwory. Jeden oryginalny utwór z powstania, czyli Pałacyk Michla Józefa Ziutka Szczepańskiego, który również zginął w trakcie powstania. Są dwa teksty współczesne, czyli jeden tekst Michała Zabłockiego, Skoczek z parasolem, i jeden mój tekst, Zbliża się godzina W, więc takie są utwory. Jeden utwór, który jest utworem bonusowym, to jest utwór też współczesny, sprzed w zasadzie chyba 40 lat, utwór Grzegorza Tomczaka, Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. Utwór, który w ogóle nie jest o powstaniu, ale pasował mi jako taka klamra, właśnie jako bonus, bo ja go często gram na koncertach, szczególnie kiedy jestem za granicą. I on pasował jako takie podsumowanie powstania i też moja ocena, może nawet nie tyle ocena, ile właśnie ten refren, ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. No to jest coś niesamowitego i to myślę, że gdyby nie powstanie warszawskie i gdyby nie to, co się wtedy zadziało, no to nie moglibyśmy, myślę, śpiewać takich utworów, więc to chciałem, żeby się ten utwór znalazł również za zgodą Grzegorza Tomczaka. On tutaj na tej płycie jest. I pan Grzegorz powiedział też do mnie jedną niesamowitą rzecz, że jestem podobno najmłodszą osobą, która nagrała ten utwór, więc to jest dla mnie wielki zaszczyt. Być może jakieś tam młodsze osoby śpiewały, ale nikt nie nagrał. Więc tego oficjalnie nie zrobił rejestru. Nikt tego nie zrobił. Tak, ja się oczywiście bardzo bałem, bo to jest utwór hymn, który śpiewał zarówno Grzegorz Tomczak, jak i Maryla Rodowicz, ale ponieważ to tak działało na koncertach, na publiczność, szczególnie właśnie jak śpiewałem w Stanach czy w Australii, a już najbardziej to zadziałało w Nowej Zelandii, jak śpiewałem 11 listopada 2018 roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, to po prostu publiczność miała łzy i myśmy mieli łzy na scenie, grając i śpiewając. I dlatego ten utwór tutaj jest, żeby zrobić takie podsumowanie tego powstania, które myślę, że którego nie należy absolutnie oceniać w żaden sposób. Niech to po prostu zostanie w pamięci jako wielkie wydarzenie i jako również wielka tragedia, podczas której zginęło 200 tysięcy ludzi. Dobrze, że taki album powstał, bo on oprócz tego, że nam przypomina te utwory literackie, to także będzie nam przypominał, odtwarzając go za każdym razem, czy patrząc na okładkę płyty, będzie nam przypominał o tym zrywie i o tym, co się wtedy wydarzyło. Ja chciałem się zapytać jeszcze o tych, którzy towarzyszyli ci podczas nagrywania tej płyty, bo wiem, że to też jest spora lista artystów. Tak, fantastyczni muzycy, przede wszystkim Dawid Ludkiewicz, z którym wspólnie aranżowaliśmy tę płytę. Bez Dawida absolutnie to by się nie odbyło. Dawid zagrał na instrumentach klawiszowych, ale też jest mój basista Łukasz Jerzykowski, Kuba Mikulski, perkusja i wiele osób gościnnych. Arleta Lemańska, chórki, to też osoba, która ze mną na stałe współpracuje, ale jest również Piotr Bogutyn, wspaniały gitarzysta, który gra na przykład w Stanach z Budką Suflera, więc z Justyną Steczkowską. No to jest wielki, wielki zaszczyt, że zgodził się zagrać tutaj na tej płycie. Piotr Żarnoch, który też gra ze wspaniałymi artystami. Jest też Grzegorz Bożewicz, bandoneon, więc też piękny instrument. Jacek Pietrzak, który też jest na co dzień moim pianistą, klawiszowcem, ale tutaj akurat zagrał na trąbce. I też Rafał Nowak robił programowanie syntezatorów do jednego utworu. Więc wspaniała grupa ludzi niesamowitych, którzy też mieli z tego wielką, wielką frajdę, że grali na tej płycie. I cieszę się, że taką ekipę udało mi się tutaj zebrać i skompletować, a realizował tę płytę Krzysztof Palczewski. On był też producentem muzycznym razem właśnie ze mną i z Dawidem Ludkiewiczem. Bardzo, bardzo pomocny człowiek. Już z nim robiłem czwartą płytę, więc ufam mu bezgranicznie.
I lubię z takimi ludźmi pracować, bo oni też szczerze mówią o tym, Tak, więc... bo twórca, autor zwykle jest tak przywiązany do swojej kompozycji, że trudno mu coś Tak. zmienić, ale to dobrze, że ktoś patrzy jakby z innej perspektywy, przychylnym okiem, bo to jest ważne. Tak, przychylam i akurat na przykład z Dawidem Lutkiewiczem mamy po prostu coś takiego, taką energię, gdzie u nas się rodzą te pomysły podczas zabawy, bo tak się zrodziła też płyta z Kabaretem Starszych Panów, że przecież my byśmy nigdy na to nie wpadli, żeby to tak zrobić taką bombę muzyczną. Tak samo tutaj z tą płytą też się tak działo, że to często były spotkania, próby, na których nic się nie działo i dopiero nagle jakiś niesamowity pomysł, który gdzieś tam pociągnęliśmy, więc to było niezwykłe. Tu Państwo usłyszeli sporo nazwisk, ale to nie wszystkie nazwiska wymienione na płycie. No powiem tak, ty słyniesz z tego, właściwie twoje okładki słyną z tego, że tam pojawiają się podziękowania imienne do wielu osób, Tak dla wielu jest. osób, tak. Też nie bez powodu, bo to płyta, która powstała dzięki systemowi, no, zaufania do ciebie i wpłat. Tak, to jest system crowdfundingowy, który jest bardzo popularny w Stanach. W Polsce trochę mniej, chociaż od kilku lat już działa dość sprawnie. I to jest też moja trzecia płyta, która powstała właśnie w ten sposób. Czyli moi fani, moi sympatycy zrzucali się na dokończenie nagrań, oczywiście nie na całe nagrania, tylko na dokończenie nagrań tej płyty, ale robiłem to już po raz trzeci, bo widzę, jak to jest też ważne dla tych ludzi, że mogą przyczynić się nawet najmniejszą wpłatą, bo to czasami były wpłaty, jak ktoś nie miał, to wpłacał 10 zł, ale chciał dorzucić swoją cegiełkę do jakiejś twórczości, do tego, żeby to powstało. Oczywiście w ramach podziękowań to nie był tylko uścisk dłoni prezesa, że tak powiem w cudzysłowie, no bo też jestem prezesem Fundacji 44 w Warszawie, ale były też nagrody, czyli były płyty, była na przykład kawa ze mną, obiad ze mną, właśnie dzisiaj będę mieć taki obiad w Łodzi, też z jedną osobą, mógł być koncert prywatny w domu, warsztaty, więc jakby wymienna, obopólna, prawda, sprawa, nie tylko pieniądze, ale też ja w zamian też coś dawałem, więc to było niesamowite. Też wspaniali partnerzy, też patroni medialni, no i wspaniali ludzie, którym też wiele, wiele zawdzięczam i również pan Mariusz Majeran, dziękuję który bardzo, wiem, wspiera, widziałem, znalazłem się który wewnątrz płytki. Dziękuję. Wspiera moje działania na antenie Radia Opole. No i będziemy mogli posłuchać i u nas utworu, który ma swoją premierę specjalną, a także będziemy mogli posłuchać ciebie i twoich piosenek na żywo w Opolu, tak jak już mówiłem na początku naszej rozmowy, w najbliższą niedzielę o godzinie 18, z tego co pamiętam. Tak jest. Dobrze pamiętam? Dobrze, na dobrze. Placu Wolności, Państwo znają doskonale, ty zresztą też, bo już tam występowałeś w tym tak. miejscu, z dużą publicznością, która nie wystraszyła się deszczu w ogóle na początku. Tak jest, był deszcz, wielka taka nawałnica i potem nagle się rozjaśniło i zrobiła się pogoda. Rok temu był fantastyczny naprawdę koncert, mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Koncert Tango d'Amore i tutaj zaśpiewam utwory w zasadzie ze wszystkich moich płyt, też z tej najnowszej, ale też będą utwory starsze, będzie jeden utwór przedwojenny Mariana Hemara, będą piosenki Marka Grechuty, będzie jeden utwór Bułata Okudżawy, więc taki koncert bardzo, bardzo przekrojowy, wspaniali muzycy ze mną, Jacek Pietrzak, klawisze, perkusja Kacper Kaźmierski, Michał Nowak, gitara basowa, więc zapraszam serdecznie na ten koncert.
Proszę Państwa, ponieważ też duży koncert, bardzo ważny i właściwie można powiedzieć publiczna premiera całej płyty odbędzie się w Warszawie, ale to będzie w sierpniu, więc myślę, że jest okazja, że w niedzielę się spotkamy i wtedy porozmawiamy, nagram rozmowę z Tobą i zaprosisz wtedy do Warszawy, żebyśmy za dużo nie mieszali. Niemniej w piątek premiera teledysku do Twojego utworu Ponad nocą. Jaki to będzie teledysk? Ja wiem, że to musimy poczekać do premiery. Musimy poczekać, ale będzie na pewno niezwykły, bo stworzony przez niesamowitego człowieka, z którym robiłem już dwa teledyski animowane, ale do płyty dziecięcej, ale też chciałem, żeby jeden teledysk do tej płyty wojennej, do tej płyty o Powstaniu Warszawskim był taki animowany, żeby był trochę taką, trochę bajką, taką opowieścią, bo taki jest też trochę ten tekst Gajcego Ponad nocą, gdzie trochę przeniesiemy się w czasie z 2024 roku do 1944 roku. Więc jak ja zobaczyłem, oczywiście pracowałem z Michałem Szwedem nad tym scenariuszem i akceptowałem oczywiście te rzeczy po drodze, ale gdy dostałem ten utwór już do takiej finalnej akceptacji, po prostu jak to zobaczyłem, to się popłakałem. To tak jest łapiący za serce. Już nie mówię tylko o tej piosence, ale o tym, co się zadziało w animacji. To naprawdę coś pięknego, więc zapraszam Państwa do obejrzenia też tego teledysku i do tej opowieści. Proszę Państwa, na żywo będzie ten utwór, nie wiem czy ten, ale sporo utworów będzie, zagramy też, tak. Na żywo też ten utwór będzie można usłyszeć już w Opolu, a teraz bym prosił autora o zapowiedzenie tej piosenki na naszej antenie. Zapraszam do posłuchania utworu Ponad nocą. Słowa do wiersza Tadeusza Gajcego, muzyka Artur Goc. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia, usłyszenia w niedzielę. Bardzo dziękuję.